Wiecie może, czym jest Księga Przodka Marka Lorenza? Jeżeli nie wiecie, to wam powiem yy, teraz. <laughs> Seria Księga Przodka autorstwa Marka Lorenza to cykl fantazy składający się z trzech głównych książek. Czerwona Siostra, Szara Siostra i Święta Siostra. Jest to mroczna i wciągająca opowieść odzyskana w unikalnym świecie, który łączy elementy magii, religii i polityki. Ale co, że świat łączy elementy magii, religii i polityki? A idź, idź, idź GPT do hasioka. Ja wam powiem, co to jest. Bo na tego cymba nie ma co liczyć. Eee, Księga przodka to są takie kroniki niby nocy, tylko że dobre. Gdybym powiedział coś takiego, że Mark Lorenz jest jednym z moich ulubionych pisarzy, czy to fantazy, czy to pisarzy w ogóle, to bym skłamał dość wyraźnie. No nie jest tak. Wyobrażam sobie, że koleje los mogłyby się ułożyć w taki sposób, że do dzisiaj bym żadnej książki od niego no, nie przeczytał. Bo główny powód, który stał za tym, że ja te książki kupiłem, to była, no cóż, cena. To znaczy ja je kupiłem w outlecie, chyba w, w świecie książki, za łącznie no niecałe 30 zł. Za całą serię. Boże, święty sąsiad znowu wierci. Przepraszam, was, jeżeli to słyszycie. Um, więc generalnie stosunek cena- jakość jak najbardziej na plus. Um, natomiast też nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja uważam, że to jest jakaś wybitna trylogia. To znaczy, rozpatrując ją jako całość, uważam, że to jest dobra trylogia. Um, staram się nie sugerować tym, jak wygląda końcówka tej serii, no bo myślę, że mamy to generalnie. Zwyczaju często. To znaczy, mamy tendencję do myślenia o seriach książkowych lepiej, jeżeli końcówka tej serii jest lepsza niż początek. To znaczy, jeżeli na przykład seria ma cztery tomy, to prawdopodobnie będziecie o niej myśleli pozytywniej, jeżeli dwa pierwsze tomy są takie sobie, a dwa kolejne są dobre, niż w sytuacji, kiedy dwa pierwsze tomy są dobre, a dwa kolejne takie sobie. A tutaj tak jest. To znaczy, tom pierwszy, czyli Czerwona Siostra, to jest książka ok. Ona mi nic nie urwała tak specjalnie, kiedy ją czytałem po raz pierwszy. To jest takie, nie wiem, 6, 6,5 na 10 może. Tom drugi, czyli Szara Siostra, to jest już książka naprawdę dobra. Wyraźnie lepsza. Natomiast tom trzeci, czyli Święta Siostra, to jest świetne zakończenie. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Eee, w kwestii technicznej to jest też dość niezwykła trylogia, moim zdaniem, pod jeszcze jednym kątem. To znaczy. Z mojej perspektywy rzadko się zdarza, żebyśmy mieli serię fantazji, gdzie każdy kolejny tom jest zauważalnie, po pierwsze, lepszy, o czym już mówiłem, ale też zauważalnie krótszy, a tu, tutaj tak jest. To znaczy Czerwona Siostra to jest książka, która ma jakieś, no prawie 600 stron, jakieś 580. Tom drugi jest mniej więcej 100 stron krótszy, natomiast tom trzeci nie ma nawet 400 stron. To jest dość niezwykłe. Powiedziałbym, że bardzo esencjonalna się ta seria robi w kolejnych tomach. Ja podtrzymuję to, co powiedziałem no, przed chwilą. To znaczy, dla mnie to jest taka lepsza niby noc. To znaczy, ja miałem taką nadzieję czytając pierwszy tom niby nocy i kończąc go, że jednak będę o trylogii niby nocy myślał pozytywnie niż o Księdze Przodka, bo potencjał był. Pierwszy tom niby nocy podobał mi się bardziej niż pierwszy tom Czerwonej Siostry i też całościowo jest to seria, która ma wspólnych elementów całkiem sporo właśnie z Księgą Przodka. To znaczy, mamy motyw Szkoły, która szkoli no, zabójców. Mamy dosyć nietypowe światotwórstwo. Mamy młodą, główną kobiecą bohaterkę. Mamy coming-of-age Story. Mamy dość mocno sarkastyczny humor, mimo że jest go tutaj mniej niż w niby nocy. No i przede wszystkim mamy gatunek, bo to u podstaw jest skretobójcze fantazy. Z jedną powiedziałbym delikatną różnicą, to znaczy poza tym, że Mamy do czynienia ze skrytobójczej fantazy. Z racji na świat jest to de facto skrytobójcze fantazy post-Apo albo Apo. Natomiast to nie jest jakaś futurystyczna historia. Nie ma broni palnej na przykład. Takich elementów, które od razu kojarzycie z historią post-Apo. To jest fantazy z ponownie quasi średniowiecznym settingiem. Powiem Wam, że. Kurde, pamięć ludzka jest zawodna. Naprawdę, trochę przerażająca. I cieszę się, że otworzyłem tę książkę teraz. Czerwoną siostrę. Bo totalnie z głowy mi wypadło, jak fantastycznie się otwiera ta książka. Jak fantastycznie jest jej start. Prolog jest świetny i pierwsze zdanie w ogóle tej książki jest bardzo chwytające. Bo to jest, kiedy chce się zabić mniszkę, ważne jest, by przyprowadzić ze sobą armię o wystarczającej liczebności. Niby prosta, a jednak... Fajnie pokazuje, e, z jakimi postaciami będziemy mieli do czynienia. Po angielsku brzmi to lepiej. E, po angielsku to jest It is important when killing a nun to ensure that you bring an army of sufficient size. To brzmi jakoś tak potężniej, ale po polsku też jest spoko. E, zapytacie, jak się książka zaczyna. Książka zaczyna się tak, że poznajemy naszą główną bohaterkę, która nazywa się Nona Grey, która jest, no, dzieckiem. Kilka lat mam, kilkanaście maksymalnie. E, I co warte wspomnienia, dość na swój wiek się zachowuje. To jest dość. Charakterystyczna rzecz dla tej postaci. Poznajemy ją, kiedy. Yy, no, siedzi w więzieniu. <grywa> nie dość, że siedzi w więzieniu, to jeszcze czeka na y, egzekucję, no, de facto. Zapytacie, no ale jak to jest, że dziecko jest w więzieniu? Jest to świetne pytanie. Yy, udało mi się dotrzeć do sędziego, yy, który wydał wyrok, i zgodził się powiedzieć do kamery parę słów, dlaczego wyrok był taki, a nie inny. Także. Pro proszę w imieniu heche uczciwie lol. Nam panującego Kaczyńskiego za kradzież buraków i cebuli, a także zaparadowanie z fajfusem na wierzchu skazuje tego Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to no ona zabiła tam kogoś. E, konkluzja jest jednak taka, że no ona zostaje uratowana przez e, siostrę z zakonu, przez klasztoru świętej łaski e, i właśnie z nią tam rusza. E, klasztor ten szkoli no, nazywając rzeczy po imieniu Mniszki Zabójczynie. E, I o tym jest ta trylogia, powiedziałbym. Jest to dość e, od pewnego momentu szczególnie personalna historia Nony, jej szkolenia w klasztorze e, i tego, co później ona robi, żeby ten klasztor mógł dalej istnieć. No bo nie wszystkim podoba się to, że coś takiego w tym świecie istnieje. No właśnie, świat. To jest bardzo ciekawe, bo to jest jeden z. Ogólnym rozrachunku najciekawszych elementów tej serii. Planeta, gdzie dzieje się akcja, jest dość. No powiedziałbym, że, że jest ograniczona w kontekście powierzchni. To znaczy, planeta ta powiedziałbym, że w 80 paru procentach prawdopodobnie jest niezdatna do życia. Dlatego, że to jest planeta, która orbituje wokół Słońca, które umiera. I ze względu na pewne elementy tego świata, których zdradzać nie chcę. Wygląda to tak, że jedyny teren, który jest jakkolwiek zdatny do życia, to jest coś, co nazywa się korytarzem. Jest to taki pierścień, równoleżnik, gdzie warunki faktycznie no, są takie, że można normalnie egzystować. Cała reszta tej planety jest pokryta grubą warstwą lodu i tam praktycznie nikt nie żyje poza jakimiś dzikimi plemionami, które faktycznie się nauczyły, co zrobić, żeby nie zginąć. Więc jak możecie przypuszczać, to rodzi sporo napięć polityczno-wojennych. To znaczy ludzie są, ale miejsca nie ma. Na domiar złego ten równoleżnik, ten pierścień konsekwentnie oczywiście powoli, ale jednak się zwęża. Co też w ogóle mam wrażenie dość mocno może być zauważalne w drugiej serii w tym świecie, bo to jest pierwsza seria, którą Mark Lawrence napisał. Druga, która dzieje się w tym świecie nazywa się... Tak jak tutaj mamy Book of the Ancestor, czyli Księga Przodka, tam mamy Book of Ice, czyli Księga Lodu. Specyfika Marka Lorenza jako światotwórcy jest taka, że on na ogół lubi się bawić w taki miks fantazji i science fiction. I mimo, że to jest w głównej mierze historia fantazy, tak się ją odbiera, to są takie elementy, które nie są w stu procentach jasne. Czy to jest na pewno coś fantastycznego, czy to jest jakaś technologia, czy to jest jakaś pozostałość z przeszłości. Dużo więcej nie powiem, aczkolwiek uważam, że tutaj światotwórstwo wyszło o wiele lepiej niż w Rozbitym Imperium. To mi się po prostu bardziej podobało. Wydawało mi się bardziej spójne, jakoś tak klarownie przedstawione. I ten świat jest tym, z czego wynikają główne motywy, jakie są poruszane w tej trylogii, czyli przetrwanie. Czyli to, jak powinno sobie radzić społeczeństwo w tak kryzysowych sytuacjach. To, jak działa izolacja. Tych motywów trochę jest i one nie wydają się wymuszone, to znaczy one bardzo jasno wynikają z tego, w jakim świecie um, się znajdujemy. I to gra, i to działa bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, ta trilogia zaczyna się trochę jak Niby Noc. Macie sporo elementów wspólnych pomiędzy pierwszym tomem Kronik Niby Nocy, a pierwszym tomem tej serii. Tylko, że są pewne znaczące różnice. To znaczy, o ile Niby Noc w tomie drugim i trzecim mocno zrywa z tym settingiem, z tym umiejscowieniem historii w szkole dla zabójców, Księga przodka nigdy tego nie zrywa. To znaczy, to jest trzon historii. Pozycja i stosunek Nony do tego, co dzieje się w zakonie, którego nie było członkinią się stała. To nie jest tak, że w którymś momencie ona opuszcza ten zakon i on dla niej przestaje być ważny. Nona jest bardzo mocno powiązana z miejscem, w którym się znajduje, i też no, jakby nie było też z jednym z głównych motywów, czyli tym motywem przynależności tym, że nona faktycznie. Ogromnym stopniu szuka swojego miejsca w tym niegościnnym świecie. Najwięcej problemów ma pierwszy tom, to znaczy, pierwszy tom jest w największym stopniu tą historią szkolną, tylko że faktycznie jest bardzo mocno zogniskowany na poznawanie postaci świata. Mamy bardzo dużo sekwencji nauki, gdzie nasza bohaterka siedzi i uczy się o tym świecie magii, sztuk walki i dlatego szczególnie w porównaniu do dwóch kolejnych tomów, to pierwszy nie wydaje się jakiś taki bardzo ekscytujący. On jest konieczny, mam takie wrażenie, bo też widać po dwóch kolejnych tomach, nie tylko po ich objętości, ale też po tym jak są skonstruowane, że ta historia robi się dużo bardziej esencjonalna. Że o ile w Czerwonej Siostrze dużo się uczymy, tak jak nasza bohaterka, to w dwóch kolejnych tomach tej nauki jest dużo mniej i faktycznie widzimy więcej działania. Śledzimy to, jak Nona i pozostałe siostry, mniszki e, muszą sobie radzić z różnymi politycznymi czy to niepolitycznymi zagrożeniami z zewnątrz. I to jest w sumie trzon tej historii: przetrwanie zakonów w trudnych warunkach. E, odnośnie zakonu, jedna rzecz, która. No, średnio mi się podobała, to znaczy uważam, że w ogólnym rozrachunku tłumaczenie jest naprawdę niezłe. Dobrze się doczyta. Tłumaczem jest Michał Jakuszewski, był w zasadzie. Ale jest jedna specyficzna rzecz z tym związana, to znaczy imiona sióstr. To znaczy, wygląda to tak, że siostry tego konkretnego zakonu przyjmują potem jakieś imiona, czy też bardziej nazwy jakichś przedmiotów. Więc jest na przykład siostra Jabłko, jest siostra Imbryk jest na przykład siostra Patelnia, czy siostra Łuj. A, I to jest zakładam coś, co działałoby dużo lepiej, gdyby czytało się to w oryginale. Po polsku macie ten zgrzyt. Mi to nie do końca przeszkadza, bo czytałem wcześniej Robin Hopp, czy tam później i przyzwyczaiłem się już do tego, że są tacy autorzy, którzy lubią swoim bohaterom dawać imiona, które znaczą coś. Czy to są jakimiś właśnie przedmiotami, czy to odnoszą się do jakichś cech ich charakteru. Natomiast ja wiem, że są takie osoby, które poczują zgrzyt dość potężny przy Czytaniu tej serii. To jest Dark Fantazy, aczkolwiek powiedziałbym, że to nie wchodzi na te płaszczyznę bycia Grim Dark. To jest wizja świata, który prędzej czy później zapewne no, zostanie po prostu zniszczony. Aczkolwiek jest to też tego typu prezentacja, gdzie macie nadzieję, że jakieś dobro jeszcze będzie w ludziach. To nie jest całkowicie cyniczny świat, w którym nie ma miejsca na dobro. Trochę tego miejsca jest. Więc, mimo dość dużej brutalności brudu i mroku, nie jest tak kompletnie pesymistycznie. W dużym stopniu e, dzięki Nonie, która jest po prostu lepszą, miją korwir. E, nie powiedziałbym, że Nona Grey kiedykolwiek staje się tak wyszczekana, e, jak Mija. Aczkolwiek to też nie jest taka potulna dziewczyna, a też raczej wpada do tej kategorii protagonistki krnąbrnej e, no i asertywnej. Natomiast bardzo łatwo można ją polubić, bo ona ma, powiedziałbym, bardziej ludzką motywację. To znaczy fajnie się śledzi. E, historię, której trzonem jest zemsta, ale jednak kiedy twoim motorem napędowym jest właśnie ta zemsta, to nie działa to chyba aż tak dobrze, e, kiedy twoim celem jest po prostu, jak gdyby twoim celem było po prostu znalezienie sobie jakiegoś miejsca e, w tym świecie. A no, no właśnie, szuka. E, i, to jest, I to jest piękne. Szuka nie tylko miejsca, ale szuka też przyjaźni. I powiedziałbym, że jednym z większych plusów tej serii dla mnie jest to, że Księga Przodka ma prawdopodobnie jedne z najlepiej rozpisanych przyjaźni. W fantastyce, jakie czytałem, macie ten y, setting szkolny, więc macie te motywy, które są związane z fantastyką szkolną. Macie motyw nauczycieli, którzy są bardzo różni. Y, macie motyw przyjaciółki, macie motyw rywala, który de facto prześladuje naszą bohaterkę, ale uważam, że te, te relacje fantastycznie ewoluują. To znaczy, są tutaj naprawdę genialnie rozpisane na tym poziomie, że możemy mieć wątek przyjaźni, która wydaje się taką przyjaźnią po prostu do końca. Teraz z czasem po prostu blednie, jak w życiu, no nie? Nie każda przyjaźń jest dożywotnia. Możecie mieć wątek bohatera, który z drugim bohaterem się nie lubi, ale to się zmienia i nagle są przyjaciółmi. Możecie mieć wątek kogoś, kto daną osobą gardzi albo jej nie ufa, i nagle z czasem ten brak zaufania zmienia się w jakiś podziw czy szacunek. Ewolucja relacji jest chyba największym plusem tej serii, bo one były dla mnie niemożebnie wiarygodne, i to jest chyba największa zaleta Nony. Poza tym, że po prostu jest sensownie napisaną postacią z sensowną motywacją, to ma wiarygodne relacje, których rozwój chce się śledzić. E, Mia ich za bardzo nie miała, aż tak. To znaczy Mia była jednak bardziej zorientowana na realizację swojego zadania, tutaj jest bardziej osobiście. E, e, I to jest też taka postać, która zyskuje. O ile w moim przekonaniu Mia w korwier w kolejnych tomach traciła, tak Nona no zyskuje. E, i szczerze mówiąc, są tutaj takie motywy w tej trylogii, że ciężko jest mi sobie wyobrazić, że jeden autor nie inspirował się lekko drugim, z tego co kojarzę, niby noc tą pierwszy wyszedł rok przed Czerwoną Siostrą, więc te serie wychodziły w zasadzie równolegle przez pewien czas. Trochę to czuć, trochę czuć podobieństwo. Natomiast dla mnie to jest też ten przykład, gdzie szczegóły zmieniają dużo. A tym najważniejszym szczegółem jest to, że Nona nigdy nie przestaje być bardzo ludzka, natomiast mija w pewnym momencie zmienia się w jakąś taką totalną kukłę, która ma być kozakiem na siłę, ale to niestety wychodzi raczej średnio. W mojej opinii Mark Lawrence, porównując jeszcze te dwie serie, dużo lepiej pisze sceny akcji. Sceny akcji są fantastycznie rozpisane w tej trylogii. Może nie ma ich aż tak dużo ale jak są, to są świetne. To też nigdy nie jest taka czysta, skrytobójcza fantazy, bo te mniszki są bardziej takimi wiecie, wojowniczkami obeznanymi w różnych sztukach. To raczej nigdy nie jest tego typu seria, nigdy się nie staje taka seria, gdzie po prostu no nie wiem, jakaś siostra dostaje zlecenie zabicia kogoś i to jest najważniejsze. To, co podobało mi się mniej, to są antagoniści, o ile uważam, że bohaterowie w bardzo bliskim otoczeniu naszej bohaterki, czyli jakby nie było ci, którzy mają najwięcej czasu. Oni wpadają dobrze. O tyle jak ktoś jest zły, to jest takie no dość mocno przerysowanie. Zły. Niemalże kreskówkowo. I to nie był jakiś, jakiś wielki problem, tylko że w porównaniu do bardzo ludzkich postaci wokół mocniej to czuć. I chyba mocniej niż powinno się to czuć. Eee, pierwszy to ma problemy z tempem, w kolejnych jest z tym o wiele lepiej. Powiedziałbym nawet, że roman wypada całkiem ok, na pewno lepiej niż niby nocy. Bo tamto pod koniec tej serii robi się z tego niesamowity cyrk. Tutaj uważam, jest to dużo bardziej stonowane i też wynika z pewnego rodzaju ewolucji relacji, um, które nasza bohaterka w tej serii ma. Gdybym miał powiedzieć, dla kogo jest ta seria, to jeżeli ktoś szuka faktycznie skrytobójczego fantazy, to wydaje mi się, jedna z, to wydaje mi się to jeden z bardziej bezpiecznych i sensownych wyborów na polskim rynku na pewno no bo ta seria jedynie zyskuje jak mówię, nie uważam jej za jakąś wybitną natomiast koniec końców za więcej niż dobrą tak bym to określił a o ile wiecie nocny anioł Brenta Wickson nie mogę powiedzieć jak będzie dalej Pierwszą był ok z Zmugły Zrodzony to nie jest do końca seria o skrytobójcach a niby noc no potem raczej się psuje dla mnie tak tutaj mam wrażenie, że Lorenz bardzo konsekwentnie realizuje to co sobie założył Świetni bohaterowie, świetne sceny akcji, bardzo ciekawe się to twórstwo, angażująca historia, e, która momentami ma lekkie problemy z tempem, ma lekko kartonowych... kartunowych, Jezu, w sensie takich kartonowych. Wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czym po angielsku chciałem to powiedzieć. E, kartonowych, niemalże kreskówkowych antagonistów. I e, jednak dla mnie chyba największa różnica, jeżeli chodzi o odczucia, to jest to, że mi zależało na tych bohaterach, na tej historii. O ile w niby nocy... Na początku byłem zainteresowany mi zależało, to tak z czasem to zainteresowanie i zaangażowanie spadało, tutaj jest odwrotnie. Na początku jakoś specjalnie zaangażowany nie byłem, natomiast jak już chwyciło, no to trzymało do samego końca. Także, jeżeli ktoś szuka porządnej realizacji tego konceptu skrytobójczego fantazy w ciekawym postapokaliptycznym świecie, to polecam, bo to jest porządna historia. No i w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu. Kto dotrwał tego momentu, pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.